Czy wiesz, że dotarcie sygnału z Ziemi do sondy Voyager 1 zajmuje około 20 godzin? W ciągu ostatnich 45 lat sondy Voyager 1 i 2 przebyły miliardy kilometrów w przestrzeni, a nawet przekroczyły granice naszego Układu Słonecznego. Najdłużej trwająca misja badawcza wszechczasów jest słusznie uważana za największy sukces podróży kosmicznych, ale nawet najbardziej imponująca historia kiedyś się kończy. W rzeczywistości zbliżamy się do dnia, w którym obie sondy znikną na zawsze w bezmiarze wszechświata. Ale to nie znaczy, że ich podróż dobiegła końca. 24,24 miliarda kilometrów – tak niewyobrażalna odległość dzieli nas od Voyagera 1. Istnieje tylko jeden inny obiekt stworzony przez człowieka, który przeniknął porównywalnie daleko w głąb kosmosu. Identyczna, siostrzana sonda Voyager 2 znajduje się około 20 miliardów kilometrów od naszego domu. Aby poczuć te nieuchwytne odległości, powinniśmy pamiętać, że średnia odległość między Ziemią a Słońcem wynosi tylko 150 milionów kilometrów. Biorąc jednak pod uwagę ekstremalny czas trwania misji wynoszący ponad 45 lat, pojawia się pytanie, jak właściwie planuje się program badawczy trwający pół ludzkiego życia? Prosta odpowiedź brzmi – wcale. W dzisiejszych czasach mamy tendencję do zapominania, że sondy nie miały pierwotnie latać w kosmosie kilkadziesiąt lat, a nawet w pewnym momencie wejść w przestrzeń międzygwiezdną. Podczas gdy korzenie programu Voyager sięgają lat 60. XX wieku, sondy wyruszyły w kosmos w 1977, aby zebrać nowe informacje na temat w dużej mierze niezbadanych planet zewnętrznych Układu Słonecznego. A jednak to, co ostatecznie stało się sukcesem NASA, nie było od początku pod dobrą gwiazdą. W pewnym okresie poprzedzającym misję eksperci NASA wiedzieli, że otrzymają szansę, która się nie powtórzy. W tym czasie Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton były ustawione w jednej linii z Ziemią w długim łuku, jak rodzaj planetarnego sznura pereł. Ta konstelacja występuje tylko co 176 lat i to idealna okazja do wysłania sondy kosmicznej na misję. Wynika to z faktu, że przy takim ustawieniu sonda może uzyskać wzrost prędkości dzięki przyciąganiu grawitacyjnemu każdej planety, którą mija. Powinno to drastycznie skrócić czas do lotu do Neptuna z 30 do 12 lat. Punkt startowy wydawał się idealny. NASA planowała wysłać cztery sondy na skraj naszego Układu Planetarnego w ramach ambitnego projektu Planetary Grand Tour. Podczas gdy naukowcy byli zachwyceni tym celem, Kongres stanowczo go odrzucił. Projekt był zbyt kosztowny i dlatego został odrzucony. Zatwierdził jednak mniejszą misję, początkowo nazwaną Mariner Jupiter Saturn 1977. Jej celem było wysłanie dwóch statków kosmicznych na dwie planety. Jednak inżynierowie NASA od początku byli optymistami i zaprojektowali sondy tak, aby wytrzymały wymagania znacznie dłuższej misji. Mieli również nadzieję, że planowane trasy zostaną przedłużone do Urana, Neptuna, a może nawet i dalej. Ostatecznie Voyager 1 i 2, które były identyczne w każdym szczególe, opuściły Ziemię latem 1977 roku. Główna misja miała trwać 4 lata, a reszta to już historia. Jak sondy Voyager zanurzyły się w nieznane światy? To, co było 20 sierpnia 1977 roku dla Voyagera 2, odbyło się 5 września 1977 roku dla Voyagera 1. 18 miesięcy po starcie Voyager 1 dotarł do Jowisza 5 marca 1979. Jego siostrzana sonda, która obrała inną trajektorię, podążyła około 4 miesięcy później. W sumie sondy kosmiczne wykonały ponad 33 tysiące zdjęć największej planety Układu Słonecznego i towarzyszy. Jednymi z najbardziej imponujących były zdjęcia trzeciego co do wielkości Księżyca Jowisza Io. Był on imponujący nie tylko ze względu na kolorowy wygląd, ale przede wszystkim z powodu wulkanizmu. W tamtym czasie jedyne znane nam aktywne wulkany znajdowały się na naszej rodzimej planecie. Odkrycie ciała niebieskiego, którego aktywność wulkaniczna jest dziesięciokrotnie większa niż ziemska, było zaskoczeniem. W rzeczywistości wulkanizm Io przewyższa wulkanizm wszystkich innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Po zbadaniu Jowisza sondy Voyager skierowały się w stronę Saturna z prędkością 58 tysięcy km na godzinę.
Planeta z pierścieniami została osiągnięta 1 listopada 1980 i 2 sierpnia 1981 roku. Po zbadaniu księżyców, systemu pierścieni i wykonaniu pomiaru atmosfery nadszedł czas, aby sondy się pożegnały. Podczas gdy Voyager 1 został już wysłany w przestrzeń międzygwiezdną, Voyager 2 obrał kurs na Urana. Przybywając tam w styczniu 1986 roku, sonda dodała niebieskawo połyskującego lodowego giganta do stale rosnącej listy światów z pierścieniami. Voyager 2 odkrył również 10 nowych księżyców Urana, a podróż do Neptuna miała być równie udana. W rzeczywistości sonda miała wyśledzić 9 nieznanych wcześniej satelitów, choć tylko drugi co do wielkości księżyc Neptuna, Proteus, mógł zostać dokładniej zbadany. W rzeczywistości Voyager 2 jest nadal jedyną sondą kosmiczną, która odwiedziła Urana i Neptuna. I gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, zdjęcia układu Neptuna byłyby ostatnimi obrazami Voyagera, które dotarłyby na Ziemię. NASA zamierzała wyłączyć kamery obu sond. Słynny astronom i astrofizyk Carl Sagan zwrócił się jednak ze specjalną prośbą. Zaapelował do osób odpowiedzialnych o umożliwienie Voyagerowi 1 spojrzenia wstecz po raz ostatni. Prośba Carla Sagana zaowocowała jednym z najbardziej imponujących zdjęć w podróżach kosmicznych 14 lutego 1990 roku, tak zwaną bladoniebieską kropką. Wykonane przez Voyagera 1 z odległości 6 miliardów kilometrów, to prawdziwy rekord, żadne inne zdjęcie nie pokazuje naszej Ziemi z takiej odległości. Podczas gdy nasz ziemski dom można rozpoznać jedynie jako maleńką jasno-niebieską kropkę, obraz ten po raz kolejny przypomina nam, jak mali jesteśmy w ogólnym kontekście kosmosu. Co sądy mówią nam o tajemnicach przestrzeni międzygwiezdnej? Ostatni rozdział programu Voyager, misja międzygwiezdna Voyager, trwa już od ponad 30 lat. Ale zanim granice Układu Słonecznego zostały osiągnięte, potrzebna była odrobina cierpliwości. W 2002 roku NASA z dumą ogłosiła, że Voyager 1 wszedł w tak zwaną heliosferę. Jest to sfera, w której miesza się wiatr słoneczny i ośrodek międzygwiezdny. 10 lat później sonda w końcu weszła w przestrzeń międzygwiezdną. Voyager 2 osiągnął ten kamień milowy 5 listopada 2018 roku. Jednak wyprawa sond kosmicznych w nieznane światy po raz kolejny ujawniła, jak wiele jest jeszcze do rozszyfrowania w przyszłych misjach. Kiedy Voyager 1 zanurzył się w przestrzeni międzygwiezdnej, ziemscy naukowcy ze zdumieniem odkryli, że międzygwiezdne pole magnetyczne jest około 2 do 3 razy silniejsze niż oczekiwano. I odwrotnie, oznacza to, że cząsteczki międzygwiezdne wywierają nawet 10-krotnie większy nacisk na heliosferę niż wcześniej zakładano. Jednak dane przesyłane przez Voyagera 1 miały również spory haczyk, ponieważ były niekompletne. Instrument mierzący temperaturę plazmy był wadliwy przez kilka dekad. To sprawiło, że kosmiczny wgląd, który następnie zapewnił Voyager 2, był jeszcze bardziej odkrywczy. Po raz pierwszy w historii ziemscy badacze byli w stanie zrozumieć, co się dzieje, gdy obiekt zbliża się do heliopauzy na odległość 225 milionów kilometrów. Otaczająca plazma zwalnia, staje się gęstsza i się nagrzewa. W rzeczywistości plazma, poza najbardziej zewnętrzną krawędzią heliosfery, jest gorąca, ma prawie 30 tysięcy stopni, a zarazem gorętsza niż zakładano. Jednocześnie jednak jest tak cienka i niestabilna, że temperatury wokół Voyagera 2 były zaskakująco niskie. Zanim Voyager 1 przeszedł przez heliopauzę, przeleciał przez stosunkowo statyczny obszar, w którym wiatr słoneczny zwolnił. Ale przestrzeń, przez którą przeleciał Voyager 2, miała zupełnie odwrotną charakterystykę. Na czym polegają te tajemnicze różnice, okaże się w przyszłości. Jednak zgadywanka naszych czasów zaczyna się od bardziej fundamentalnych pytań. Nie wiemy nawet, jaki kształt może mieć heliosfera. Może być kulista, przypominać rogalika, lub też mieć coś w rodzaju ogona komety. Kiedy zakończy się program Voyager? Czy to nie fascynujące, że te dwa relikty z lat 70. XX wieku funkcjonują do dziś? Musisz pamiętać po raz kolejny, sondy Voyager pochodzą z czasów, gdy smartfony czy nowoczesne komputery były odległymi marzeniami przyszłości, a mimo to wciąż są nienaruszone. Trzeba przyznać, że w przeszłości miało miejsce kilka incydentów, które wzbudziły poważne wątpliwości co do kontynuacji misji. Pomyśl tylko o tajemniczym zamieszaniu danych, które Voyager 1 wysłał na Ziemię latem 2022 roku.
Błąd systemu kontroli położenia, który omyłkowo wysłał dane telemetryczne do komputera pokładowego, który już dawno został wyłączony. W następnym roku utracono również kontakt z Voyagerem 2. Kontrolerzy lotu NASA przesłali niepoprawną komendę, powodując, że antena statku kosmicznego chybiła Ziemię o 2 stopnie. Ale chociaż problemy te zostały na szczęście naprawione, istnieje jeden nieunikniony czynnik, który zakończy misję Voyagera w niezbyt odległej przyszłości. To ekstremalna odległość. Aby maksymalnie przedłużyć misję, NASA wyłączyła już niektóre systemy sondy. Na przykład ogrzewanie detektora promieniowania na Voyagerze 2 zostało wyłączone, aby bateria radionuklidów nie była przeciążona. Takie działania mają na celu utrzymanie statku kosmicznego w działaniu do 2030 roku. Jednak ze względu na rosnącą odległość, naukowcy spodziewają się, że kontakt radiowy zostanie utracony najpóźniej do 2036. Jaki będzie jej los potem? Czy będą po prostu bezgłośnie przemierzać przestrzeń? Nie do końca. Jeśli nie wydarzy się coś nieoczekiwanego, Voyager 1 minie gwiazdę Gliese 445 za około 40 tysięcy lat. W ciągu 225 milionów lat sonda pokonałaby odległość odpowiadającą okrążeniu środka Drogi Mlecznej. To samo dotyczy Voyagera 2. Obie sondy nadal będą gdzieś tam za miliony lat i być może będą świadkami rzeczy, które obecnie uważane są za niewyobrażalne. W tym momencie powinniśmy pamiętać o ładunku, jaki niosą sondy kosmiczne – Voyager Golden Records. Dyski z danymi zawierają fundamentalne informacje o ludzkości i jej pozycji we Wszechświecie. Szacuje się, że ich żywotność wynosi 500 milionów lat. I nadal będą o nas informować, nawet gdy nasza era prawdopodobnie przeminie. Subskrybuj teraz, by nie przegapić żadnego odcinka.